Hello everybody. Dobry wieczór wszystkim, hello. Miałabym prośbę, żebyście Państwo napisali, czy mnie słychać na pewno na czacie. Bardzo serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Hello Monday. Ja nazywam się Natalia Lewandowska i jestem trenerką Instytutu Colina Rose, a dzisiaj będę miała przyjemność przedstawić webinar pod tytułem Rusz swój angielski, czyli 100 najważniejszych słówek w języku angielskim. Widzę, że piszecie, że bardzo dobrze mnie słychać, także bez przedłużania możemy już zaczynać. Natomiast zanim przejdę do naszego tematu dzisiejszego, chciałabym troszeczkę opowiedzieć o nas, o Instytucie Colina Rose. Zaczynając od tego, że każdy może umówić się do nas na darmowe spotkanie, na którym dowie się, jak pracujemy, jak wygląda kurs, jak wygląda platforma i jakich metod używamy do nauki tego języka. Następna sprawa to jest nasza metoda, nasza bardzo, bardzo fajna, bardzo dobra metoda. Żeby ją stworzyć, wykorzystaliśmy teorię inteligencji wielorakich, dzięki której możemy nasz kurs ułożyć według potrzeb naszych kursantów, tak aby każdy z Was mógł jak najwięcej z tego kursu po prostu wyciągnąć. I jeszcze jedna sprawa, dlaczego my, czym wyróżniamy się? Przede wszystkim mówimy już od pierwszych zajęć po angielsku, dlatego tutaj bardzo szybko od samego początku staramy się walczyć z częstą blokadą w komunikacji w tym języku. Zajęcia są zupełnie bezstresowe, do tego uczymy się w małej grupie osób dorosłych, które zawsze mają podobny poziom języka jak my. Oprócz spotkań z trenerem mamy też multisensoryczną platformę, na której każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, znajdzie zadania, które lubi, które pomagają mu się uczyć. Kurs trwa 6 miesięcy, dlatego dzięki temu w 6 miesięcy można przeskoczyć na kolejny poziom językowy. No a oprócz tego każda grupa ma swojego osobistego trenera, który wspiera każdego na każdym kroku. Także jeżeli ktoś nie jest jeszcze naszym kursantem, a miałby ochotę zobaczyć, jak pracujemy i jak w ogóle wygląda kurs, to oczywiście zapraszamy na spotkanie. Wystarczy wejść na naszą stronę. Natomiast przechodząc już do tematu dzisiejszego spotkania, będzie ono wyglądało w ten sposób, że podzieliłam te słówka na kilka kategorii. Przez niektóre przejdziemy sobie przez wszystkie z nich. Jeżeli chodzi o tutaj moją interakcję z Wami dzisiaj, oczywiście będę mówić, co dane słowa znaczą, będę też pokazywać, jak można użyć ich w zdaniach. Natomiast za każdym razem powiem jeszcze tłumaczenie tego słówka, jeżeli wiecie, to oczywiście zapraszam do pisania w czacie, będę starać się na bieżąco tutaj każdemu odpowiadać. A potem, jak przejdziemy sobie przez te wszystkie słówka, przygotowałam taki krótki quiz i tam będziemy tworzyć zdania ze słówek, których dzisiaj się nauczymy. Także zaczynajmy. Pierwsza sprawa wydaje mi się bardzo, bardzo ważna. To jest to be, czyli być. Czyli jak mówić o sobie, jak mówić o innych. I oczywiście zaczynamy od ja jestem, I am. Kolejna sprawa, ty jesteś, you are. Numerek 3 to jest he, she, it. Is, czyli on, ona, ono, bądź to jest. Następnie liczba mnoga, we are, my jesteśmy, you are, wy jesteście oraz they are, oni są. Jeżeli chodzi o czas przeszły, to tak jak widzicie tutaj w tej tabelce, I am zamienia się na I was, czyli ja byłam, ja byłem, you were, ty byłaś, ty byłeś, he, she, it was, we were, you were, they were. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o odmianę to be. A przy tym,
Przy tym temacie chciałabym się jeszcze zatrzymać przy kolejnej sprawie z tym związanym, a mianowicie jak mówić, że coś jest moje albo twoje. Sposób, w jaki to robimy, w jaki mówimy. Na przykład, jeżeli chciałabym powiedzieć, to jest mój dom. It is my house. Your, czyli twoje. It is your house. Jego dom, his house. Jej dom, her house. Tego dom, możemy też tego użyć, its house. Nasz dom, our house. Wasz dom, your house. I tutaj ostatnie, ich dom, their house. Jeżeli też macie do mnie pytania w trakcie tego, co mówię, to oczywiście również zachęcam do wpisywania ich w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Po tej części wydaje mi się bardzo, bardzo ważnej i takiej kluczowej, jeżeli chodzi o rozmawianie w języku angielskim, przejdziemy sobie do czasowników. Podzieliłam to na dwie części. Na początku mamy czasowniki tak zwane regularne, czyli w czasie przeszłym dodajemy do ich końcówki tylko ed. I pierwszy to jest like. I teraz, jeśli mogłabym Was prosić, czy wiecie, co to znaczy like? Małgorzata, bardzo dobrze, lubić. Bardzo, bardzo dobrze. Na przykład, I like pizza, lubię pizzę. Następny to jest love, kochać. Andrzej, bardzo dobrze. Na przykład, I love my family, kocham moją rodzinę. Trzeci czasownik to look, czyli patrzeć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kolejny, want to, czyli chcieć coś. Dokładnie, Paweł, bardzo dobrze. Oraz ostatni tutaj z tych regularnych, to jest use, Justyna, bardzo dobrze, używać. Dokładnie. I nasza kolejna część to są czasowniki nieregularne. Tutaj, jeżeli chodzi o ich odmiany w czasie przeszłym, można sobie tak naprawdę zawsze mieć przy sobie, przynajmniej na początkach nauki języka, tabelkę z odmianą czasowników i tam wszystko będzie wytłumaczone. Natomiast dzisiaj skupimy się na ich podstawowej formie, na czasie teraźniejszym. I teraz znowu, jeżeli wiecie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Pierwszy z tych czasowników to jest say. Mówić, dokładnie, bardzo dobrze. Następny to jest get, czyli dostać. Na przykład dostać present. To będzie get a present po angielsku. Kolejny to jest make. Make po angielsku znaczy robić, ale też coś tworzyć, produkować. Bardzo dobrze, wszystkie Wasze odpowiedzi są bardzo dobre. Dziękuję bardzo za waszą aktywność. Następny mamy go, czyli iść, pójść, świetnie. Kolejny to jest know, czyli wiedzieć, bądź też znać. Na przykład mogę powiedzieć I know English, czyli znam angielski. Kolejny mamy take, czyli brać. Andrzej, bardzo dobrze. Bądź też wziąć. See, widzieć, świetnie. I tutaj mogę użyć przykładu, I see your comments, widzę Wasze komentarze. Kolejny, think, myśleć, świetnie. Następnie, buy, kupować, bardzo dobrze. Give, czyli dawać, Wasze odpowiedzi nadal świetne. I tutaj mogę podać przykład give a present, czyli dać komuś prezent. Mamy get a present, dostać i give a present, dać komuś.
Kolejny czasownik, bardzo, bardzo ważny, to jest do, robić, robić coś. Bardzo dobrze. Następnie tell, czyli powiedzieć, opowiedzieć komuś o czymś. For example, right now I'm telling you about verbs. Teraz mówię wam o czasownikach. Kolejny, come. I teraz, come generalnie znaczy przyjść, bądź też przychodzić. Ale w zależności od kontekstu może być przybywać. Jeżeli powiemy come from, to będzie znaczyło pochodzić skądś, ale do takich szczegółów trochę przejdziemy też później. Bardzo dobrze. No i ostatni tutaj na tej liście to jest have, również bardzo, bardzo istotny, czyli mieć. Na przykład I have a dog. Mam psa. Dobrze. Powiedziawszy sobie o czasownikach, przejdziemy do kolejnej części mowy. I tutaj mamy przymiotniki. I teraz podzieliłam je na takie pary, na przeciwieństwa. Tak przy okazji przeciwieństwa po angielsku to opposites. I mamy pierwszą parę, czyli good, bad. Dobry, zły, Kasia. Bardzo dobrze. I tutaj jako przykład możemy powiedzieć the weather was good today. Dzisiaj była dobra pogoda. Następnie mamy new, old, nowy, stary. Tak. Bardzo dobrze, dziękuję. Na przykład I have a new chair. Mam nowe krzesło. Kolejna para to jest first and last, czyli pierwszy i ostatni. Bardzo dobrze. Tutaj dam taki przykład. This is my first webinar. Czyli to jest mój pierwszy webinar. Następnie mamy kolejną parę, long and short, czyli długi i krótki, tak jak piszecie na czacie. Kolejny to jest little albo small i big, czyli mały lub duży. I tutaj na przykład powiedzmy I have a small room, mam mały pokój, albo I have a big room, mam duży pokój. I ostatnia tutaj z tych par to jest happy and sad, czyli szczęśliwy, radosny i sad, smutny. Bardzo wam dziękuję za odpowiedzi. I znowu możemy powiedzieć today I am happy. Dzisiaj jestem szczęśliwa, bądź today I am sad. Andrzej, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że również jesteście dzisiaj szczęśliwi. I przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do rzeczowników. Zaczynamy od pierwszego. Time, czyli czas. Na przykład, what is the time? Która jest godzina? Person, czyli osoba. Dokładnie, na przykład I am a person, jestem osobą. I teraz pytanie do was, czy wiecie, jak powiedzieć w takim razie ludzie bądź też osoby? Małgorzata, people. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Więc mamy one person, but two people. Następne słówko year, które znaczy rok. I tutaj the year is 2024, czyli rok to 2024. Kolejne słówko to jest way. I jest to słówko, które ma dwa znaczenia. Dlatego, że może ono znaczyć droga, Andrzej, bardzo dobrze, ale ma też drugie znaczenie, jakim jest sposób. Na przykład sposób, w jaki coś robimy.
Oraz Andrzej, tak jak napisałeś, no way. To jest takie sformułowanie, które będzie oznaczało, no co ty, tak jakby nie wierzę, że to się wydarzyło. Więc w tym zestawieniu ma, jak widać, jeszcze kolejne znaczenie. Następne słówko to day. Dzień, Monika, bardzo dobrze. Tak, the day is Monday. Dzień to poniedziałek. Thing. Kolejna sprawa, kolejne słówko. Rzecz. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I kolejne mamy man, czyli mężczyzna bądź też człowiek, jak najbardziej. Jeżeli przyjmiemy, że mężczyzna, to jak powiemy kobieta? Czy wiecie? Woman. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękuję Wam bardzo. Kolejne słówko to jest world. Świat. Super. I tutaj możemy stworzyć zdanie. The world is big. Świat jest duży. Life. Życie. Dokładnie. For example, my life is great. Moje życie jest świetne, bądź też super. Hand, ręka, dokładnie. For example, this is my right hand and this is my left hand. Part, Marek, super. Część, bądź też fragment. Bądź też fragment. I tutaj jako przykład możemy użyć this part of the webinar is about nouns, czyli ta część, czy ten fragment tego webinaru jest o rzeczownikach. I Paulina, bardzo dobrze piszesz, jeżeli powiemy on the other hand, to nie będzie znaczyło dosłownie z drugiej ręki, tylko z drugiej strony. Bardzo dobrze. No i ostatnie to jest job, czyli tak jak piszecie na czacie, praca. For example, my job is teaching English. Moja praca to uczenie angielskiego. Super. Przechodzimy do kolejnej części naszego spotkania. Jaką są przyimki? I teraz te przyimki w zależności od kontekstu, w zależności od sposobu, w jakim ich używamy, mogą mieć kilka różnych znaczeń. Natomiast dzisiaj skupimy się na takim ich podstawowym tłumaczeniu, podstawowym sposobie, w jaki są one używane. Prepositions, przyimki, zaczynamy. I mamy pierwszy to. Czy wiecie, co on znaczy? Paulina, do. Dokładnie. Na przykład I go to work every day. Codziennie idę do pracy. Off. Czy wiecie, co ten będzie znaczył? Z. Tak. Bardzo dobrze. In. W. Very good. For example, I'm in my house. Jestem w swoim domu. For. Dla. Super. Again, for example, this is for you. To jest dla was. On. Na. Świetnie. On to znaczy na. For example, right now, my laptop is on my table. Czyli mój laptop jest na moim stole. With. Znowu. Z. For example, I meet with my friends. Spotykam się z moimi znajomymi. Kolejny, jaki tutaj mamy, to jest at. Czy wiecie, co on
co on będzie oznaczał. W takim najczęstszym tłumaczeniu at tłumaczymy jako przy, czy też wy. Na przykład, jeżeli chcemy się, umawiamy się z kimś i chcemy się umówić, gdzie, w którym miejscu się spotkamy, możemy powiedzieć let's meet at the bank, czyli przy banku. Albo możemy powiedzieć at the moment, tak jak już napiszę, czyli w tym momencie. Bądź też możemy użyć tego przyimka, tak jak Paulina tutaj piszesz, opowiadając o czasie, czyli o której godzinie to będzie at 6 p.m., o 6, albo at 9 a.m. i tak dalej, jeżeli chodzi o czas. Marcin, i tak jak ty piszesz at the tree, będzie znaczyło, że przy drzewie, na przykład spotkajmy się przy tym drzewie. Ok, następny to jest by. Czy wiecie, co on znaczy? Tak jak piszecie, może on oznaczać przez, ale może też znaczyć obok, bądź też przy. Na przykład by the beach, przy morzu, obok morza. Ale możemy go też użyć w takim znaczeniu, jeżeli coś jest wykonane przez jakiegoś artystę. It is done by this artist. Jest zrobione przez tego artystę. Ok. Kolejny, jaki tutaj mamy, to jest from. Dokładnie, Monika Grzegorz z. For example, I am from Poland. Jestem z Polski. It is made from cotton. To jest zrobione z bawełny. Up. Up to znaczy w górę. Jeżeli powiemy, czy też do góry. Jeżeli powiemy I'm going up the stairs. Wchodzę po schodach. Następnie mamy about. About. O, dokładnie. Let's talk about it. Porozmawiajmy o tym. Dokładnie. Into. On jest dosyć trudny. Natomiast mówimy, że to znaczy do wewnątrz. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś wszedł do domu, na przykład ona weszła do domu, she came into the house. Albo Justyna, tak jak piszesz, into my soul, do mojej duszy, wewnątrz mojej duszy. Dokładnie. Kolejny to jest over. Czy wiecie, co on znaczy? Over, jeżeli powiemy it is over, to oczywiście, tak jak piszecie, będzie to znaczyło koniec. Natomiast jeżeli mówimy o przyimkach, over będzie znaczyło ponad. For example, there is over 100 people here. Czyli jest tutaj ponad 100 osób. I ostatni, jaki tutaj mamy, ostatni przyimek, to jest after. Czyli po. Dokładnie. I teraz pytanie do Was. Jeżeli after to jest po, czy wiecie, jak będzie przed? W takim sensie, że to się zdarzyło przed tym. Before. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję Wam za te odpowiedzi. I tym sposobem przechodzimy do kolejnej części naszego spotkania. Other words, czyli inne słówka. Tutaj stworzyłam listę takich słówek, które uważam, że są bardzo, bardzo przydatne, bardzo często pojawiające się, kiedy używamy języka angielskiego.
Oczywiście wcześniej mieliśmy podzielone na czasowniki, na rzeczowniki. To, że mieliśmy te kategorie wcześniej tak mocno zaznaczone, nie znaczy, że tutaj się nie pojawi żaden czasownik, bo tak może się zdarzyć. Tym samym przechodzimy do pierwszego, czyli but. Dokładnie, ale. Ale. Because. Ponieważ, dlatego, że jest to chyba jedno z najczęściej takich używanych słów, gdy chcemy coś wytłumaczyć, tak, że będzie to znaczyło bo, ponieważ, dlatego, że bardzo, bardzo przydatne. Really. Naprawdę, bardzo dobrze piszecie. W niektórych przypadkach, w niektórych kontekstach może to też znaczyć bardzo. Na przykład, jeżeli powiem I really like my job, będzie to znaczyło, że bardzo lubię moją pracę, czy też naprawdę lubię moją pracę. Ale jeżeli zapytacie kogoś really, to będzie takie naprawdę? Naprawdę tak było? Także takie tutaj znaczenie jest tego słowa. Następnie mamy never, nigdy, super. I kolejne to jest again. Znowu, jeszcze raz, ponownie, tak jak tutaj piszecie na czacie. Something. Coś. Dokładnie. Na przykład, jeżeli powiemy let's do something, poróbmy coś. Piszecie też something czasami. Czasami to będzie sometimes. What? Co? Dokładnie. Słówko, które się przejawia w bardzo wielu momentach w czasie mówienia w języku angielskim. What is it? Co to jest? What are you doing? Co robisz? What do you like? Co lubisz? I tak dalej, i tak dalej. Every. Każdy. Dokładnie, tak jak piszecie. Każdy. Na przykład every person to będzie każda osoba. Every man, każdy mężczyzna, bądź też każdy człowiek. Thank. Co to znaczy thank? Dziękować, tak. Thank you, dziękuję. Why? Dlaczego? Why are you doing this? Dlaczego to robisz? Next. Następny. Tak. For example, the next slide. Następny slajd w tej prezentacji. I tutaj ostatni, please, proszę. Dokładnie. Kolejny slajd, the next slajd with other words. Let's start with to. Co to znaczy to? Też. Super, Alina, Monika, bardzo Wam dziękuję. To, czyli też, bądź również. Na przykład, jeżeli powiem me too, ja też, ja również. Now. Teraz, tak. Teraz, bądź w tym momencie. For example, I am speaking to you now. Teraz do Was mówię. So. Więc, a więc, dokładnie. Often, często, bardzo dobrze. For example, I often see my family. Często widzę się z moją rodziną. Sorry, przepraszać, bądź przepraszam. Jeżeli powiemy I am sorry, to będzie znaczyło przepraszam. Następnie mamy nothing, nic. Dokładnie, nic. I teraz tutaj na koniec zostawiłam trzy bardzo, bardzo istotne słówka. Not. Nie, dokładnie. I am not. Nie jestem. I am not happy. Nie jestem szczęśliwa. I am not at work. Nie jestem w pracy. I am not at school. Nie jestem w szkole. Następnie mamy and. I tak jak wszyscy tutaj widzę, piszecie na czacie. Dokładnie. I ostatnie. Bardzo, bardzo ważne. Can. Super. Tak jak piszecie, znaczy to móc, umieć, bądź też potrafić. For example,
I can swim, potrafię pływać. I can speak English, potrafię mówić po angielsku. You can play football, ty potrafisz grać w piłkę nożną. I tym sposobem dotarliśmy do setnego słówka, dlatego że can to właśnie było nasze setne słówko dzisiaj. Natomiast mamy jeszcze dwie części, dwie sprawy na dzisiaj. Pierwsze to jest taki bonus, dlatego że postanowiłam również przedstawić Wam przedimki, czyli po angielsku articles, the, a i n, bardzo często w różnych sytuacjach używane, i pokrótce opowiem Wam o tym, jak ich używać i jaka jest różnica między nimi. Mamy definite, czyli tak jak już tutaj widzę, Alina napisałaś, określone, i indefinite, nieokreślone. Widzę, Paweł, napisałeś seriously, że to już aż 100 słówek, ale tak, było tam 100 słówek. Natomiast jeszcze, tak jak mówię, skończymy sobie to i jeszcze mamy część quizową, więc jeszcze na pewno nie koniec naszego spotkania. Natomiast przechodzimy do pierwszego przedimka określonego, czyli D. Używamy go, jeżeli mówimy, określamy, opisujemy coś, co znamy, co jest nam znane, jeżeli mówimy o jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Na przykład, jeżeli chciałabym Wam opowiedzieć o... Idziemy na spacer, chciałabym opowiedzieć o jakimś konkretnym budynku, to mówię the building i zaczynam opowiadać, bo wiemy, o jakiej konkretnej rzeczy mówimy. I następny, natomiast jeżeli chodzi o indefinite article, czyli przedimki nieokreślone, to w języku angielskim mamy a i an. I teraz, czy wiecie, jaka jest różnica między tymi dwoma? Oczywiście używamy ich w przypadku, gdy mówimy ogólnie o jakiejś grupie lub też jeżeli czegoś nie znamy. Dokładnie, tak jak napisaliście na czacie, a używamy, jeżeli słówko czy też rzecz, którą będziemy dalej odpisywać, zaczyna się na spółgłoskę, a an, jeżeli zaczyna się na samogłoskę, czyli na przykład będzie banan. A banana, ale jabłko, an apple. I tak to pokrótce wygląda, jeżeli chodzi o nasze przedimki. Są one też również bardzo, bardzo ważne w języku angielskim. Następnie przechodzimy do quizu. Quiz będzie polegał na tym, że stworzyłam tutaj kilkanaście zdań, używając tylko słówek, które dzisiaj sobie tutaj przyswoiliśmy. Najpierw będziecie je widzieli po polsku, będzie chwila na zastanowienie się, poczekam, aż napiszecie. I sobie powiemy je po angielsku. Przechodzimy do pierwszych dwóch zdań. Mamy numer jeden, jestem z Polski, oraz numer dwa, mieszkam w Warszawie. Super, wszyscy macie tą samą odpowiedź. I am from Poland. A na numerek 2 też macie tą samą odpowiedź wszyscy. I live in Warsaw. Thank you very much. Good job. Jestem z Polski. I am from Poland. Mieszkam w Warszawie. I live in Warsaw. Numer 3 to jest bardzo lubię moją pracę, bądź też naprawdę lubię moją pracę. Oraz numer 4 jestem szczęśliwy. Albo jestem szczęśliwa. Natalia, widzę super odpowiedź od Ciebie. I really like my job. I tutaj I am happy, bądź I'm happy, tak jak piszecie. Bardzo lubię moją pracę. I really like my job. Jestem szczęśliwy. I am happy.
Bardzo Wam dziękuję. Good job. Kolejne mamy numer 5. Dziękuję. I numer 6. Ja też, bądź ja również. Thank you, albo w skrócie thanks, tak jak piszecie, super. Oraz ja też, ja również piszecie me too. Very good, o to właśnie chodziło. Dziękuję, thank you, bądź thanks. Oraz ja też, ja również me too. Kolejne zdania. 7. Mój dzień był świetny, bądź też dobry. Oraz numer 8. Opowiedz mi o tym. Tak, widzę odpowiedzi my day was great, my day was good. Widzę też my day was excellent. Również jest to poprawne. Excellent to również znaczy świetny, super, wspaniały. A na drugie z tych zdań również widzę Wasze odpowiedzi. Tell me about it. Dokładnie. Mój dzień był świetny, my day was great. Opowiedz mi o tym. Tell me about it. Przechodzimy do kolejnego zestawu. Numer 9. Czy mogę się o coś spytać? I numer 10. Co lubisz? Przy tym numerze 9 to może też to pytanie może też mieć, czy mogę się ciebie o coś spytać? Tak, widzę już wasze odpowiedzi. Can I ask you something? Bardzo dobrze. Andrzej, widzę, napisałeś may I ask you something i to również jest prawidłowa odpowiedź. May I ask you również będzie znaczyło, czy mogę. Can I ask you something? Bardzo dobrze. I teraz numer 10. Co lubisz? What do you like? Dokładnie. Dokładnie tak, jak piszecie. Czyli mamy numer 9, czy mogę się o coś spytać, can I ask you something, oraz numer 10, co lubisz, what do you like. Kolejny zestaw, to mamy numer 11, czy możesz mi pomóc, proszę, bądź też proszę, czy możesz mi pomóc, oraz 12, która jest godzina. Już widzę pierwsze Wasze odpowiedzi. Can you help me, please? Czy możesz mi pomóc, proszę? Oraz widzę Wasze odpowiedzi na drugie z tych zdań. What time is it? Numer 11. Czy możesz mi pomóc, proszę? Can you help me, please? Numer 12. Która jest godzina? What is the time? Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za Wasze liczne odpowiedzi. Przechodzimy do kolejnego zestawu, numer 13, chcę to kupić i numer 14, czy możesz wskazać, bądź też pokazać mi drogę. I want to buy it, Darek, bardzo dobrze. Chcę to kupić, I want to buy it. Oraz numer 14, czy możesz wskazać mi drogę. Jak myślicie, jak możemy to powiedzieć po angielsku? Widzę pierwszą już odpowiedź. Can you show me the way? Bardzo dobrze. Can you show me the way? Jeżeli tak jak piszecie, powiedzielibyśmy can you tell me about the way, to będzie znaczyło, czy możesz opowiedzieć mi o drodze, co też zostanie zrozumiane. Więc mamy numer 13. Chcę to kupić. I want to buy it. Oraz numer 14. Czy możesz wskazać mi drogę. Can you show me the way? Przechodzimy do naszego kolejnego zestawu i mamy przepraszam. Takie podstawowe, bardzo proste, ale również bardzo, bardzo przydatne. Oraz mamy numer 16, trochę trudniejsze. Często o tym myślę. Wszystkie Wasze odpowiedzi są poprawne. Sorry. I am sorry. I teraz patrzę na Wasze odpowiedzi do numeru 16. I think about it often, albo often. I often think about it. Tutaj ten szyk zdania może być przestawny oczywiście.
Także mamy numer 15, przepraszam, I am sorry, czy też I'm sorry, oraz numer 16, I think about it often, bądź też I often think about it. To i to jest jak najbardziej poprawne. I przechodzimy sobie do numeru 17, czyli do numeru ostatniego na naszej liście. Taki trochę związany z tym, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy. Numer 17 to jest chcę uczyć się angielskiego. I widzę już pierwsze wasze odpowiedzi. Czekam jeszcze na więcej. I want to learn English. Bardzo dobrze. I want to learn English. Numer 17, chcę uczyć się angielskiego. I want to learn English. Mam nadzieję, że dzięki temu webinarowi poznaliście nowe słówka, nowe czasowniki, rzeczowniki i też inne części mowy. Jestem ciekawa, możecie napisać w czacie, czy dużo z nich znaliście, czy też dużo było dla was nowych. Chętnie się dowiem. Możecie też powiedzieć mi, czy te zdania były trudne, czy też nie. Jeżeli chodzi o te słówka i o te zdania, które tutaj dzisiaj tworzyliśmy, to wszystkie z tych słówek, które użyliśmy do stworzenia zdań, były słówkami, które wcześniej sobie przypomnieliśmy, bądź też nauczyliśmy się. Także oczywiście były to tutaj jakieś przykładowe zdania, ale jak widzicie, z tak naprawdę niewielu słów i często bardzo takich podstawowych mogliśmy stworzyć naprawdę bardzo dużo różnych zdań. Oczywiście przykładów, jakie tutaj możemy stworzyć, jest to tak naprawdę nieskończenie wiele, ale mam nadzieję, że zobaczyliście też, że naprawdę te słówka się przydają i wiele można z nimi w tym języku zrobić. Także mam nadzieję, że ta powtórka, bądź też nauka od nowa bardzo wam się przyda. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi było bardzo miło, że mogłam z wami ten czas spędzić. I dziękuję bardzo wszystkim za udział. Dziękuję przede wszystkim za waszą aktywność tutaj na czacie, która była bardzo bardzo fajna, bardzo dużo jej było. Było pytanie, czy webinar ten będzie nagrywany. Tak, webinar ten jest nagrywany, więc będzie on dostępny do obejrzenia również w późniejszym czasie. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo wam dziękuję. Zapraszamy do nas, do naszego Instytutu Colina Rose. Oraz życzę wam bardzo miłego wieczoru. Have a very good evening. Bardzo wam dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia.